Jest, dobra, są jakości, super, okej, okay, dobra, teraz można grać. Okienko, gimi. Dobra. Czekamy, aż wszyscy przyjdą. Przy muzyczce. Zaraz wracam. Okej, okay, wróciłem z powrotem. Jest już powiadomienie, także czekamy. Play triples. Nie będę może zwlekał zbytnio, ponieważ mamy dzisiaj trochę do zrobienia. Jesteśmy na Źródlanych Polanach. I teraz tak, jaki jest nasz status? Bo to trzeba sprawdzić zaraz. Jakie mamy kamienie? Magnes, spinaczka, wytrzymałość, energia, tarcza, rodeo, briki. Dzień dobry, cześć, briki. Rodeo, okej. Okay. Lasso. Cześć, Sebastian. Wow. Ostatnio tyle grałem na z tym switchowym kontroleru, że jak gram teraz, wziąłem sobie do ręki PS4-kowego, to... Takie duże się wydają guziki! Holy shit! Co tam, Szartkowicze? Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Ale dzisiaj taki upał, że no nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam. Dobra, przypomnij sobie sterowanie, bo teraz mam też ten problem, co czasami maszynji, że... Nie mogę sobie sterowania przypomnieć. U mnie przed chwilą padało, ale jak wracałem do domu z pracy, to był taki upał. Oho. Dobra, to jest tu. Z rąk do rąk to jest sakiewka z ziołami. W ciemności to tego i tak teraz nie zrobimy i to są kamienie. Fajnie było, gdy w wakacje padał śnieg. Co nie? KFC no... O kurczę, smacznego. A to fajnie, fajnie. Nie ma co, trzeba sobie pszczni zjeść czasami. Wrzeszczący cień brzmi niepokojąco. W ogóle mamy dostęp teraz do tej strefy polany. Możemy się na spokojnie dostać dzięki naszej chwytności. Jak popłyniemy kawałek dalej, to mamy tutaj siedzibę mapiarza. Lupo. Milczący las trzeba zbadać. Możemy kupić... O! To są fajne mapy. Ogniwa energii, ogniwa zdrowia i kamienia. Oczywiście. Bierzemy pierwsze, co mamy. Przy okazji Lupo... Zjebałem! Zjebałem, bo Lupo dałby mi zniżkę, jakbym... Jakbym mu przyniósł tę mapę milczącego lasu.
Aaaa! Zjebałem, no trudno. Mamy przynajmniej wszystkie fragmenty energii oznaczone na mapie, także niczego nie zgubimy. To też bardzo wygodne czyni 100% tej gry. Fakt, że nie trzeba jakby być zdanym tylko na swoją spostrzegawczość, jakkolwiek by to nie brzmiało. Można się wspomóc znajdźkami. W tym wypadku znajdźkami kupnymi. Nie ma tutaj nic, co można by zlastować, ale tu jest nowy NPC, do którego podejdziemy. Tulej. Tacy jak ty jesteście tutaj, to kraina, w której jestem obcy. Aha, aha. I czuliście to jak w domu, czy znaleźliśmy jakieś nasionka? Tak, znaleźliśmy błękitny księżyc, to jest jeden krzak. Jak posadzimy błyskowce, to są dają nam te zwisające owoce, przez do których możemy się lasować. Mamy kolejną misję poboczną. Tulej może odnowić florę, musimy tylko przynosić chwasty. I do tego domu nie wejdziemy, póki co. Tak czy inaczej, mamy teraz... gdzie one są? Gdzieś po lewej pewnie. Okay, czyli Elba jest wciąganie. Przy odpowiednim wybiciu możemy wejść na wyższy poziom polan. Tu jest Moki. Do którego teraz nie dojdziemy, pewnie będziemy potrzebowali jeszcze czegoś innego. Przeniesiemy się, słuchajcie, co my tu mamy do zrobienia, co my mamy do ogarnięcia? Wejdziemy sobie od dołu, od moczar. I posprawdzamy rzeczy, które są do złapania teraz, kiedy już mamy lasso. Bo Imo możemy już trochę pozbierać i później udamy się do milczącego lasu. Każda wymówka, żebym mógł sobie posłuchać motywu Separated by the Storm, jest dobra. Każda wymówka. To jest po prostu piękne. Nic nie poradzę! Tak czy inaczej, tutaj mamy wszystko raczej pozgarniane. Tu jest jakiś fragment energii, który możemy zebrać. I Tsuru! Siema! Dzięki za subskrypcję! Rok i miesiąc! Holy shit! Ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ci dziękuję jak zawsze. Wsparcie. Gra skraszowała się na komputerze dwa razy. Ajajaj. Gra ci skraszowała na komputerze. Nic przyjemnego, zdaję sobie z tego sprawę. Czy muszę tutaj iść w lewo? Mając te wszystkie moje upgrade'y do mobilności, czy mogę to jakoś inaczej rozegrać? Tak, będę musiał iść w lewo. Myślałem, że... Cześć Damian, myślałem, że będę mógł się jakoś inaczej stąd wydostać, ale to nie szkodzi. Czysta woda. Weekend zero... Ajajaj. Trochę mi to przypomina Jacka, który też ostatnio mało śpi, bo ma tłumaczenia do...
do porobienia, portowania. Mimo, że mamy upgrade'owanego stompa. Time Break Chronicles. Co to? Nie będę próbował. O! Jak już mówimy o możliwości stompowania. Oj, nie można, nie da się. Całe 104. Jak ci się podobało? Całkiem ciekawe są te ścieżki, które ja przysłuchiwałem. Ja pamiętam, że posłuchałem się w końcu i przesłuchałem tych ścieżek. Były całkiem dobre, kilka dobrych remiksów. Czyli to nic nie aktywuje. Właśnie, jak mówimy o ostach. Ostatnio obejrzałem sobie z dziewczyną anime Devil May Cry Baby, które jest na Netflixie. Ma tylko 10 odcinków, więc to było szybkie. Szybkie do przejrzenia. Nie powiem, to anime bardzo lubi zegz i ruchanisko. Ale ma też bardzo fajny os, w sensie jest... dobra ścieżka dźwiękowa, buja, bopy są, bangery. Są do... O, stary! Proszę cię. O! Zawsze doceniam, kiedy gry robią coś ze swoimi ścieżkami dźwiękowymi, żeby je wyeksponować. Bardzo to lubię. Devil May Cry Baby w ogóle, z tego co wiem, z tego co mi wiadomo, to jest takie dosyć anime, które dzieli ludzi, w sensie, że jest bardzo różna opinia, a mi się nawet podobało. No oprócz tego, że mówię, mi trochę czasami przeszkadzało to, że te wszystkie sceny z... O 18 plus, że tak powiem. Głównie chodzi o scenę jakiejś... o sceny seksu albo z nagością, o. Mam wrażenie, że były trochę na siłę... Cześć, Dzuk. I trochę niepotrzebnie. Czasami to było, mam wrażenie, że takie, że o, zobaczcie, jakim edgy anime jesteśmy. Ale to z tym bardzo spoko. W mojej opinii. Dałbym chyba jakąś 8. Na 10, jakbym miał oceniać. Albo 7,5. Mówię o tym, że ostatnio Devil May Cry Baby oglądałem. I że ma całkiem spoko ścieżkę dźwiękową. To się da zrobić. Ja jestem uparty i wiem, że to się da... To się da zrobić! Da się zgarnąć teraz ten element energii. To nie w ten sposób może. Nie, ach. Nie. W sensie, czy ten grzmot mi nie miał, że trochę pomóc mi przesunąć w prawo. Popróbuję jeszcze, nie wiem, ze 2-3 razy i dam spokój. Ale wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Tylko trzeba precyzyjnie to zrobić, bardzo precyzyjnie. Fuck!
W ogóle kończę powoli tego Breath of the Wilda, w sensie kończę grę na tyle, na ile wydaje mi się, chce mi się grać, czyli bez stuprocentowania wszystkich świątyń, bo wydaje mi się, że to mi zajmie od cholery czasu, a przynajmniej zostawiam to sobie na, nie wiem, jakieś wolne chwile, jak stwierdzę, że mi się chce, to po prostu odpalę Zeldę i sobie poprzechodzę, ale kończę już wszystkie. Ok. Złapałem rytm. Dobrze. Bardzo dobrze. Ach. Tak to jest, giełda. Giełda nie wybacza. Sentry, będę sobie trochę dystansu. Właśnie, ciesz się, że wirtualny. Stampy fantazy z innej nawiązania historyczne, a z innej rzeczywiste profesje wpisane w życie jak klon, człowiek, czony klanu Jakuzy. Brzmi jak bardzo dużo wariantów do wyboru, bardzo dużo możliwości. Ja, dla mnie to zawsze na plus, im więcej jakiejś takiej dowolności w budowaniu, tym lepiej. Uff. Już był Sentry, ale ja nie mam Sentry. Właśnie, bo teraz zobaczyłem, ale ja nie mam tego. Cześć, Zyzik. Teraz pójdziemy w górę do studni. To już chyba zrobiliśmy małym sequence breakiem tego. Jak to jedenka w plecy? Halo, to the moon? Zastanawiam, ile kosztuje wejście na giełdę, w sensie, nie wiem, kupno akcji za rzeczywiste PLN-y. I z czym to się później wiąże? Jestem ciekaw, wie, czy jaki to jest sposób na powiększanie swojego majątku, jakikolwiek by on nie był? Okej, widzę, że tutaj jest łapajka. Super, dała się złapać ten. Da się złapać ogniwo zdrowia. Akcja co najmniej 100 dolców, a Forex, czyli tam ci gram, to zerowa granica. Forex to giełda walutowa. A myślałem bardziej nad, nie wiem, nad takim GPW. Na naszą polską giełdą papierów wartościowych. Jeżeli potrafisz dobrze ocenić nadchodzące trendy, to raczej są bezpieczne. Nie no, bo temat po prostu brzmi ciekawie. Tak, żeby, nie wiem, przelotnie zainwestować jakąś kasę. Później sprzedać z zyskiem. Zastanawiam się, jak trudne to. No, pewnie to nie jest to pewnie najłatwiejsze. Chociaż zastanawiam się, na ile to jest trudne, a na ile ludzie po prostu się boją czegoś takiego robić. Bo się boją stracić. Pewnie trochę to. Nie żebym ja zamierzał być jakimś tym, jakimś, kurde, rekinem finansjery, ale
Ciekawi mnie to. Ciekawią mnie sposoby powiększania kapitału bezkarności pracowania. Leniem jestem. Lenie, a lenistwo mam do siebie, że szuka się najbardziej wygodnego sposobu, żeby coś zrobić. O, co się stało? Tu coś jest ciekawego. Nie mam wysokości? Mam. Dobra. Tu mogę nie mieć, więc wolę bezpiecznie zagrać. No właśnie to, co Damian, co piszesz, tak mi się wydaje, że to może być problem. Trochę wiedzy trzeba mieć, to jednak. Dobra, damage boost, Jezu, nie jestem nie wiadomo jak dobry. Po prostu się zboostuję. Nie muszę przecież tego robić perfekcyjnie. Dobra, rozlewiska Luma to nie jest jeszcze miejsce, w którym chcę być, jak mam być szczery. Tutaj jeszcze sobie zdążymy, o Jezu, jeszcze zdążymy porobić, nie ma co ten przed szereg wyskakiwać. Tutaj w źródle, nie, no mamy studnię, jest tutaj. Ale czy mamy jeszcze coś do złapania? Tu są rozlewiska, więc to też sobie po prostu odpuścimy. Tu są jakieś rzeczy. To są jakieś rzeczy, nie chcę tego pomijać, weźmiemy to jeszcze, pójdziemy do źródła, wiesz co, pójdziemy do źródła i myślę, że zakończymy eksplorację na źródle i pójdziemy od razu do lasu. No nic, ja pewnie i tak nigdy nie będę miał potrzeby, żeby inwestować, więc po prostu... No zależy też, nie wiem, może kiedyś będę zarabiał tyle, że stwierdzę, że warto jakąś tam część tej gotówki zainwestować. Nigdy nie mów nigdy. A mi się wydaje, że to jest akurat... że jest... Plusem jest, kiedy pieniądze zarabiają na siebie. Nie wiem, od kiedy ja zacząłem gadać? Ja się nie znam, no w ogóle, na... Właśnie, ja się nie znam na tym, na rzeczach jakichś takich ekonomicznych. Noga jestem, totalnie, ale... To nie jest dlatego... Powiem szczerze, wydaje mi się, że to nie jest dlatego, że to jest coś, czego bym nie ogarnął, po prostu to jest coś, co... Nie wiem, nie chce mi się pozyskiwać wiedzy z tego zakresu. Jakby mi się chciało, to bym na pewno ten... Jakbym zainwestował trochę czasu, chęci, wysiłku. Jedna z tych gier, kiedy pasywy grają ten, umie dużą rolę. No zawsze warto jest nauczyć się jakiegoś nowego stylu gry, imo. Rozwój poziomy. Bardziej ważne jest budowanie drużyny w tej sterze, sądzę liczbie opcji, aż sprawia zaświadczenia. Emil, brzmi to... To brzmi na wyzwanie, jak mam być szczery. Że to nie jest jakiś prosty, że to nie jest jakaś prosta sprawa, budowanie jakby buildu w tej grze. Wiecie co, i z tą pracą dlatego ja się tak cieszę, że ja w ogóle pracuję. Dla mnie to jest samo z siebie wartością, że ja nawet nie narzekam, że prawdopodobnie większe zarobki ode mnie mogą mieć pracownicy Maku. ale doświadczenie w zawodzie to jest istotna część imo zysku, który teraz posiadam, że ja będę mógł sobie zaraz powysyłać CV i mieć wpisane, że ja prawie 2 lata przepracowałem w kancelarii prawniczej, która zajmowała się głównie sprawami ubezpieczeniowymi. I co? Na pewno gdzieś się załapie, znaczy no na pewno, no mi się wydaje, że gdzieś się załapie, że to jest wystarczające.
dla mnie. Że to już coś... Że to już coś znajdzie. Nie wszyscy mają tego farta, do. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę i strasznie współczuję, no bo... Ja się bałem tak samo jak wy. I miałem dużo farta, bo to było chyba... Bo ja przy trzeciej rozmowie o pracę już złapałem tą robotę. Trzeciej rozmowie o pracę. Ludzie wysyłają dziesiątki, setki CV i im się nie udaje czasami. Więc czasami trzeba mieć farta. Ja mam gigantycznego farta życiowego. Ja mam wrażenie, że ja ten... Ja po prostu cheatuję w życie trochę. Nie chwalę się tym. W sensie... To nie jest, że o, jestem dumny z tego. Po prostu to jest rzecz, którą zauważam. Więcej szczęścia niż rozumu. Gorlecka ruda, jaj. I tu się można przedostać jakoś inną stroną. Dlatego zamiast się bać... Godlewska ruda! To odkładam i uczę się giełdy w mieście. I kurczę, to jest... Ja to bardzo szanuję. Bardzo fajnie jest móc... samemu działać, zrobić sobie alternatywę jakąś. Mieć... powiedzmy jakieś zabezpieczenie, czy coś. Gdzieś się zahaczyć, coś. Coś! Coś! The pronoun game. Coś! Ja na przykład, mając pracę, za bardzo się boję, żeby zainwestować po prostu w coś innego. Nie wiem, na przykład, żeby poświęcić się robieniu muzyki, nie? Mam... Kupiłem sobie na ten, na te pogody, no, stwierdziłem, że nie wytrzymam, muszę się napić. Lime mint, bezcukrowa. Powiem szczerze, że coraz częściej zaczynam ten, jak już zaczynam pić, jak już piję kolkę, to bezcukrową coraz częściej. Nie jest to jakieś... Nie muszę cukier. W ten sposób. Czy... ten... Czy tutaj było coś do zgarnięcia za pomocą pnączy? Wydaje mi się, że nie. Tu coś było. Dobra, to udam się tutaj szybko. Co się set, są rozlewiska, nie chcę. To już sobie przejdziemy szybko do moczar, dalej. Czy bezcukrowa tańsza? Nie zwróciłem uwagi. Klawisz D właściwie klawiaturze przyła... Jak? Jak to zrobiłeś, Bricky? Powiedz, jak to zrobiłeś, bo jestem autentycznie ciekaw. Nie to, że tańsza, po prostu smakuje mi. Zaczyna mi smakować tak samo jak cukrowa. Jak już. Nie czuję różnicy. Pomaga mi ten miętowy smak Pepsi, bo on jest bardzo dobry sam z siebie. Flaszowo. Ja mam pod F flasza, odwalcie się ode mnie. F jak flasz, no. F jak flasz. To jest logiczne, to jest sensowne. Tu nie byłem? Z jakiegoś powodu? Nie, no byłem! Weird Trump. Jak jestem? Nie chce mi się używać tego łuku, więc go nie użyję, LMAO. Jak The Flash. Myśli F, żeby zapłacić. Tak. Ale trochę, czasami zastanawiam się, czy nie powinienem zaryzykować i jednak iść w robienie muzyki, nie wiem, spróbować, zwolnić się po prostu, ale i nawet nie mam oszczędności na to, ja bym może 2 miesiące przeżył, a pewnie żeby się rozkręcić, to potrzebowałbym móc pół roku wyżyć z czegoś takiego. A jest jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie brak takiej wiary w to,
że ja to mogę zrobić. Ja po prostu nie wierzę w to, że ja dam radę. Jakbym spróbował. Że brakuje mi. No, też niby mógłbym nadrobić, ale... za dużo wątpliwości! No nic, w ogóle. Sami sobie jesteśmy ten, w takich sytuacjach największymi wrogami, że nie potrafimy jakby zaufać swoim umiejętnościom i ten. I skorzystać z okazji. Ale jest jedna rzecz, której sobie nie odpuszczę. Mianowicie chciałbym sobie kiedyś wyprodukować samemu solowy album muzyczny. I to jest coś, na co mnie stać. Nie wiem, jakiej będzie jakości, ale chciałbym go móc wyprodukować. Nie wiem, czy uda mi się wydać. Wątpię. Ale żeby wyprodukować i tak po prostu... mieć album swój gdzieś na jakiegoś Bandcampa wrzucić, taki ślad zostawić. Fajnie by było. Więc to jest coś, co zamierzam zrobić. To jest taki mój plan, który chciałbym zrealizować. Bez względu na wszystko. Kiedyś tam. No ale nie zamierzam do tego jakby porzucić pracy przez to, czy ten, no bo wiadomo, że sprzedawanie albumu. Ostatni, nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, ale może kojarzycie takiego wykonawcę. Dokąd to mnie prowadzi? Cholera jasna. Nie patrzyłem na trasę. A, dobrze ten. Przegram. Chyba przegram z tym ziomkiem. No. No trudno, nic się nie stało. Nauczyłem się trasy przynajmniej. Sekunda. Tomasz Lipa Lipnicki. Z zespołu Illusion i Lipali. Ostatnio... wypuścił swoją płytę solową i się żalił na Facebooku, że followuje go jakieś 13 tysięcy osób, kupiło jego album, nie wiem, z tysiąc kilka i się wkurzył na swoich ten obserwujących, generalnie kazał im wykurwiać, basically. Abstrahując od tego, że... moim zdaniem trochę absurdalna sytuacja, no bo to jest błąd w założeniu, basically, że liczba followersów, brak znajomości po prostu medium, którym jest Facebook. Przyjęcie takiego błędnego założenia, że jest to jakieś tam odzwierciedlenie ludzi, którzy faktycznie kupią w danej chwili, zainteresują się muzyką, w połączeniu z podobno słabą bardzo promocją albumu. I wydanie mi tylko fizycznie, bez serwisu streamingowych i niczego. A też pokazuje, że kurde, nawet artystom, którzy coś tam znaczą, nawet na naszym polskim podwójku, no Lipa to nie jest... Lipa jest kimś, tak? Jednak on w pewnym środowisku coś tam znaczy, więc... Sprzedawanie albumów, no trzeba mieć cholernie dużego szczęścia. No, ja się niby nadaję, bo mam gigantycznego farta. Ale z drugiej strony nie wierzę, że aż takiego. Żeby nie wiem, wydać na przypale płytę i żeby załapała się na tyle, żeby wyżyć z muzyki. Ja jestem taki
jestem mocno realistyczny w tej kwestii. Uważam, że po prostu z muzyki bez łącznej kombinacji czynników pod tytułem fart i kontakty po prostu się nie wyżyje. To jest pasja w tym momencie. A to Windows Defender powinien się sam wyłączyć, jak masz antywira? I mean, dlaczego miałby nie? W sumie tak na logikę, skoro masz program antywirusowy, to Defender jest... Defender już ci nie jest do niczego potrzebny, przecież. Defender jest po prostu zazdrosny o to, że masz innego antywirusa. A, bo nie przesiedziłem wątku dokładnie, że czy powinien, jest pytanie, czy w ogóle powinien, czy to jest w ogóle jakaś kwestia sporna. Nie wiem. Kurde, czy ja muszę iść do odmentu Kwolaka, żeby dostać ten upgrade? Nie chce mi się. Pójdziemy tu kiedy indziej, mówię, chciałbym trochę ruszyć dalej fabułę. O, miłej sesji. Ja mam chyba we wtorek. Cześć, Samurajo. Ja mam chyba we wtorek sesję. Z Dendeków, z Princess of the Apocalypse. I nasz GM Kaspar chyba nam zafunduje total party killa, biorąc pod uwagę, że na ostatniej sesji już jednego kolegę straciliśmy. A mamy jeszcze przed sobą bossa lokacji. Więc jest trochę słabo. Czym gram? Fighter? Samuraj. Mam... Moja postać jest stylizowana na samuraja, tak? O. Ale klasa to jest chyba fighter. Ale jeżeli zostaniemy złajpowani i trzeba będzie zrobić nowe postacie, to będę chciał czymś tankowatym grać. No tak, czyli gram fighterem samurajem. Ale mówię, prawdopodobnie będę chciał czymś... Smród. Stinky cheese. Cześć, Sylwia. Tak, żabol. Niebieski smok? Nie rozumiem. Moki. Z wrzaskiem. Okej, dobra, fair enough. Przypomniałem już sobie. Mamy kawałek. Tu jest Q. Niebieskooki. Niebieskooki, niebieski smogl ma. Znajdź Q. Znalazłem na razie rudę gorlecką. I mam już... Czy ja już mam 2400 tych? Żółtych. Energiów. Ja zaraz będę kolejną mapę kupić. Od tego, od ziomka z mapami. Elokwencja, by the way. A pewnie jeszcze questów porobię trochę, więc myślę, że to jest niemalże gwarantowane, że będę miał kolejną mapę ze znajdźkami. Przydałoby mi się zwabić tej ryby, żebym mógł sobie ten zbaszować. Chodź to. Chodź. Fuck! Blisko. Niewystarczająco. Chodź to. Bliżej jeszcze. Jest! Peace love. Dobrze. Porobione. 2600, proszę bardzo. No przynęte typu Ori. A, odczeka pod siłę. Kurczę, ale ja też miałem kiedyś sesję z Vampira Maskarady i mi się bardzo tamten system podobał. Mam wrażenie, że był bardziej skupiony na roleplayu. Na roleplayowaniu. Mam wrażenie, że trochę więcej było takiego odgrywania niż walki, to, walk czy tam czegoś, to mi się chyba bardziej podobało. Mniej dungeons, więcej roleplayu. W sensie, nie...
bardzo mi się podoba i ta sesja, tylko mam wrażenie, że chciałbym trochę więcej odgrywać, bo mi się bardzo, bardzo mi się podobają momenty, kiedy jestem, mogę wczuć się w postać zwyczajnie, o, w ten sposób. O. Widziałem, że Hololive, że sekcja angielska Hololive'ów gra w jakiegoś też papierowego RPG-a w jakimś systemie ciekawym. Tylko nie powiem, jaki to system. Oj, tutaj bym czegoś potrzebował. Wiem, czego tutaj potrzebuję. Wiem, jakie abilitki. Nie będę siłował się tutaj. Wishojo też grają w D&D. O, proszę. Dedeki. Mam tnącze tutaj. My się. To było przeznaczenie. Więc to jest wrzask. Jesteśmy w milczącym lesie, gdzie pierwszy z nas wita to Skamielina Mokiego i w ogóle Skamieliny. Ja się podleczę może. No i generalnie, jeżeli chcecie depresję instant, to milczący las jest idealnym miejscem na to. Ta atmosfera jest tak przytłaczająco smutna w tym miejscu. Jest to lokacja, w której nie lubię przebywać. I przekonacie się jeszcze dlaczego. Mogę powiedzieć. Czy na pewno w tym momencie już ta przytłaczająca atmosfera tego miejsca jest... wystarczającym powodem, żeby stwierdzić, że no to nie jest po prostu przyjemne miejsce do przebywania w... O! Dobra, ale mamy questa do zrobienia. To jest drzewo. Jesteście nie w moim ogrodzie. Nie pojawiliście się, że obszerowała was najbardziej. Ale nawet... Dobra. Ulecz moją córkę. Mam chorą córkę. Chorą córkę ma. Mamy gałąź. I pewnie można ją oddać temu gościowi w polanach, które sadzi drzewka. Możemy chorą córkę w ten sposób uratować. Przy okazji będzie kolejny quest, bo tutaj powinna być siedziba tej rodziny Mokiego. Daj mu świeżaka. No i niestety. Moki zmienili się w kamień. No cóż, musimy powrócić do ojca i przekazać mu smutne wieści. Także jej, super las! Świetnie się zaczyna. Już jest... pierwsza, jakby ten... Już jest rodzina Mokich, których nigdy nie uratujemy. Basically. Ja zawsze za dużo myślę o takich rzeczach, później mi się tak smutno robi. W sensie na przykład teraz, jak myślę o tym, że ten ojciec Moki już... jakby, no... nigdy nie ten, nigdy nie zobaczy swojej rodziny i ostatni raz, kiedy ich widział, to jak skamieli, tak myślę i po prostu... I jest mi tak smutno później, jak o tym myślę. No cóż. Ja już tak mam. Ja się za bardzo wczuwam. Czasami często. Dobra, to od razu mu powiedzmy, co i jak...
trudno. No, muszę wracać do domu. Jej, misja poboczna zakończona! Super. Przy okazji możemy teraz wejść do środka i zagarnąć te... Oprócz mnie wszystkie osoby z mojego gimnazjum sobie tu maturowały. Wow. Wow. No cóż, bywa i tak. Ale zobaczcie, że to jest od razu swego rodzaju różnica w porównaniu do Oriego pierwszego. W sensie w Orim pierwszym było wiadomo, że świat zmierza ku końcowi i to było takie trochę wiszące nad nami, ale zawsze robiliśmy te kroki do przodu, kroki do... W sumie to już mogłem od razu też oddać ten sadzonkę. Dobra, to wrócę. Nie kosztuje mnie to dużo. Że zawsze przywracaliśmy życie, nawiązywaliśmy tak przyjaźnie, wskrzesiliśmy, tak, naru. Z kolei tutaj, ktoś się czepiał prawnej polszczyzny, no, mam ten problem, wiem, że mam problem, nie ukrywam tego i że jestem problemem i że powinienem nad tym pracować, więc tak można się mnie czepiać. Pozwalam. Well, anyway. Tutaj też udało nam się przywrócić, prawda, do życia źródło i tak dalej, ale w lesie już spotkaliśmy rodzinę, której no nic już nie pomoże. Nie pomożemy im w żadnym stopniu. Zresztą trochę tak jak Kumonom w ruinach. No ale. Zabierz się jak najdalej stąd. Drzewo nie przetrwa, choroba się rozprzestrzenia. Zabierz ją. Przekaż zawieść opiekuna. No i kolejna! Jest, super! Kolejna sprawa, którą niestety musimy zostawić jako przegraną w milczącym lesie. Czyli, że nie da się. Super. No dobra, mamy nasienie, przynajmniej. Paradoksalnie bardziej depresyjnie, bo kontrast zresztą gry. Hehe. NUT! Ori nuted! He has a nut! Jesteśmy drzewny kum! O, o nie! To jest pierchmiarz! Mamy ostatnie nasiono. The last kum! Jojo! Take this! My final kum! Ostatni kum Cezara. Takie nasiono to ogromna rzadkość. Pochodzi z starożytnego drzewa, które było dużo przed nami i będzie długo po nas. Dobra. Nie byłby pyłek kwiatowy i deka. Tulej obawia się, że stawił nasiono w swojej starej chacie. To będziemy musieli mu w tym dopomóc. Mamy w każdym razie kolejne. Zobaczcie. Drzewo przodków. Jalapeno. Dobrze, że nie jalapino. Anyway. Samuraj! H5. O, co za synchro. To jest chyba upgrade do ataku, do siły ataku. Yep, 25% więcej damage. Cool. Wracamy do... Nie mogę wracać. O, nani. A, bo pewnie byłem w środku animacji, dlatego. Yep. Emin, jeszcze jest kontekstowo ta sytuacja, że to tutaj...
że to tutaj... Szukamy jakby ten... Ku. Biednej małej sówki. Jak oceniasz Dravena, który ukradł pistolet Luciana, Liny Kamil i przebił się złotym beltem Veil, zyskując All Dioric Experience. Czy mówimy o tym, Prince of Persia, nowym czempionie? Chyba o nim mówimy. Wiem, że jego W będzie absolutnie absurdalne. Jak ktoś nie wie, mówimy o postaci w League of Legends, która ma taką umiejętność, że jak... zabije przeciwnika, który wcześniej zabił towarzyszy, to ci towarzysze natychmiast się wskrzeszają. W grze, w której im dalej w las, tym większe są liczniki czasu dla wskrzeszenia, to jest tak duża rzecz, że trudno sobie nawet wyobrazić. To są dwie postacie w sumie. Okej, mamy... bramę duchów, więc musimy zebrać keystone'y standardowo. No, są one bardzo blisko siebie, także nie ma problemu. Powiedział Sevich, wpadając w bagno, GJG, TFT. Jalapino. O, ale fajna muzyka teraz. No soundtrack z obydwu Orich jest moim zdaniem bardzo dobry. O, jesteśmy blisko, słuchajcie. Zaraz będzie cool, zaraz uratujemy sówkę. Umbaya. Słychać ją nawet. Jest! Jest! Ale jest też i wrzask. Więc na to trzeba zwracać uwagę. Git jest. No okej! No i dobra, mamy, słuchajcie, nowy zestaw umiejętności dzięki temu, że Q jest z nami. Mamy double jumpa tak jak mieliśmy. Ale mamy też ekwiwalent pióra Kuro. Czyli przytrzymanie triggera pozwala nam utrzymywać się w powietrzu przez jakiś czas. A i teraz też zmienia się trochę zestaw umiejętności, mianowicie mamy tylko łuk i mamy trzepot. Pozwala trochę odblokować. Ale też pozwala wzniecać podmuchy, dzięki czemu zyskujemy wysokość podczas szybowania. Także co, misja zakończona sukcesem, teraz tylko trzeba odstawić Q do domu i wracać na ratunek ziemi Niven, no bo wiadomo, że tego tak nie zostawimy. Ciebie łatwo dostrzec, przestrzegamy ciszy. Tak, tak, tak. Cicho, cicho. Możemy szukać zgarnąć. Co tu jest keystone? Jestem ciekaw, co trzeba go będzie zgarnąć później.
trudno by było w sumie go zgarnąć, tak jak patrzę. Czy to jest w ogóle możliwe? Dziwne. W ogóle biedna kół dalej ma to jedno skrzydło nieopierzone jeszcze. Więc może tylko tak... Ajajaj, mamy! Do zebrania, więc trochę problem. Bo ja nie wiem, jak zebrać tamten. A, dobra. No dalej, nie wiem, jak zebrać. A, okej, musimy tutaj... skierować kolegę, żeby wybuchnął nam przejście dalej. Nie! Nie! Muszę tu wracać! Zapomniałem. Trzymaj się, Dzuk. No, zapomniałem, że nie możemy się trzymać ten ściany jako combo Ori i Q. Okej, więc póki co udaje nam się w miarę sprawnie unikać wrzasku. Szkoda, że nie obrażeń. Biedna kula. I to jest ostatni, także to nie było jakieś bardzo problematyczne, I guess. Zebranie tego. Tam się jeszcze nie mogę dostać? A to pewnie jak... A nie. No, myślałem, że to nas wyniesie do góry. Dobra, nieważne. O! Okej. Ha. Nie podoba mi się to, co słyszałem. Bardzo mi się nie podoba. Czyli to jest taki sposób powiedzenia, że jak przyszli tu odważni, to z nich zostało. Implikując trochę, że no... wynoście się stąd, z basic wiadomość. Okay, niech on tu podejdzie, to weźmiemy jeszcze kolejny klaster energii. No może nie w ten sposób, god fucking damn it, czy oni się respią? To umrze, to umrze. Wow! Nie! To umrze. Chill. Stankowałem trochę obrażenia, ale mamy energię. O! A, jeszcze. Gdzie mnie wywaliło? Gdzie mnie? Ha? Aż tu? Nie aż tak daleko, I guess, ale dalej. Kawałek stąd. Czy ja muszę znowu zbierać? Well, oczywiście, że tak. Najpotężniejszy osób w tym kraju? Mariusz Pudzianowski!
Nie znam się na tych SRPG-ach, więc sorry. Ale planuję kupić te trzy domy planuję kupić. Czy to jest ten wilczek? Czy to jest on? Bo w sumie ja nie pamiętam, czy to jest wyjec. Czy jak mu tam... Trzy domy, tak. Rotuje trzy nowe gry. Co masz? Ja czekam, aż mi smasze przyjdą. Sobie kupiłem smasze. Jak już mówimy, to sprawdzę, czy ta paczka... Pewnie pewnie w tym tygodniu nie będę miał jeszcze smaszy. Brzmi całkiem dobrze. Dobra kombinacja. O, przy okazji stoimy na skamieniałym tym. Na skamieniałej sowie. Nie wiem, czy zauważyliście, zwróciliście uwagę, to była wielka skamieniała sowa. Im dłużej się jest w tym lesie, to tym dłużej chce się wyjść. Autentycznie po prostu, to jest takie... Nie. Kuro, osoba z poprzednich gry po prostu umarła. Ups. Musimy ostrożnie. Czyli mamy kolejny segment skradankowy, trochę rodem z też podobnej sytuacji, która miała miejsce z Kuro w poprzedniej grze, po drugim elemencie. No! Już wie, że tu jesteśmy, I guess. Więc... problemy. Okej, mamy studnię duchów. Fajnie było, jakby się można było stąd teleportować po prostu do domu, co nie? Idziemy na razie w tę stronę. Wynośmy się stąd po prostu im szybciej! Okej, jak tylko zainstalujemy kupiórko... z czym może być problem, lekki, mały... Zwłaszcza, że... cliffhanger? Nie, no ale na luzie. Przecież kół potrafi przynajmniej szybować, więc odleciała pewnie z tego klifu. Przy okazji możemy tylko skakać, nie możemy dashować ani atakować niczym. Więc to jest oskryptowana sekwencja, powiedzmy. Wiecie, pamiętacie jak zwracałem uwagę na to, że tym razem nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich?
No właśnie. Znaleźliśmy Ku, ale... No nie udało się jej obronić, uratować. Nie, nie, nie ma magicznego wskrzeszenia, uzdrowienia. Jest... Pogrzeb jest. Więc tak, Will of the Wisps... przebiega podobnie jak Blind Forest, po czym mamy absolutnego... downera emocjonalnego, absolutne po prostu, absolutną depresję. To w znaczeniu, w jednym jak i drugim znaczeniu, w geograficznym i psychicznym. No ale nasz tutejszy zain coś chce, więc... Kłolok! Sup! Pienofuar, sonomorniwar. Nimonobuare, puarapo. O, tutejsze drzewo opiekuńcze. Wierzba. Zróbcie jak Chiyo z Naruto. Tak, tak, to była Chiyo Chips. Co to Dark Souls? Cztery wielkie dusze. I Ferti w Pigmi, o którym każdy zapomniał. Okej, i słuchajcie, w tym momencie... To jest moment odpowiadający temu, kiedy pierwszy raz dotarliśmy do drzewa w pierwszym Orim. Bo mamy teraz wybór ścieżek. I mapa się nam otwiera. Także mamy aspekty lasu porozrzucane po całym Niven. I o, powiedział tytuł gry, Will of the Wisps jest, wola ogników. Okej, Kwolok to dobry ziomek, nam pomoże na tyle, na ile może, on i Moki. I dostajemy piórko Kuro! Na Moki będą sprawować straż. Dobrze. Że my... Mamy kolejną umiejętność, którą już mieliśmy.
I tak, mamy nasz główny quest Wola Ogników, Will of the Wisps, 6 placek. Ostoja Bauran, gnijąca czeluść, rozlewiska Luma i uzdrów Niven. ale to powinny być chyba 4, tak? Tak, tu jest jedna rzecz. Ostoja Baura. Tu jest druga rzecz, gnijąca czeluść. Trzecia rzecz to są rozlewiska. I no, można powiedzieć, że się chowa. I czwarta rzecz to tutaj ruchome piaski, czyli tak, jest serce lasu, pamięć lasu, oczy lasu, siła lasu. A gdzie pieniądze są za las? Po mojem chodził, moje pieniądze zabrał, mój las wyciął. Ja ci kurwa dam 50-lecie. Tak, pójdziemy najpierw do rozlewisk, słuchajcie. Generalnie plan mój teraz jest taki, żeby nie zbaczać z drogi za bardzo, tylko wyczyścić jakby, pozdobywać wszystkie umiejętności i na koniec gry, jak już będziemy przed endgame'em, to zrobić taki jeden długi, wielki maraton zbierania rzeczy. Po prostu co napotkamy na drodze, co zbierzemy, co nie, to zostawimy na później. Myślę, że tak będzie rozsądnie. Takie będzie tempo dobre. Tak ja chcę, żeby było. Ja chcę tak zrobić. Okej. Dobra. Możemy od razu zdobyć tę rudę gorlecką. Przy okazji teraz jeszcze te lokacje to jest jakby deprecha razy dwa, przez to co się stało z Q. Więc tak. Swoją drogą, bo to nie zostało jakby chyba do końca zaznaczone, ale mamy też trzepot, czyli umiejętność, z którą jakby zaznajomiliśmy się grając razem z Q. Mamy 5 kawałków rudy, jeszcze jeden i będziemy mogli coś zrobić u tego gorleckiego, u Gorona możemy coś zrobić, u tego Groma. Okej. Dobra, rozlewiska Luma to jest następna rzecz, tylko jeszcze sprawdzę coś szybko. Zobaczę, czy fetch questu nie mogę jakoś spieprzyć. Fetch quest. Hand to hand. Będę korzystał z poradnika, bo już i tak robiłem do kogo normalnie, więc... Nie, dobra, nie mogę tego nigdzie... spartolić, więc... Nie muszę się obawiać. Kiden. Zaczynamy, słuchajcie, naszą przygodę od... Czy możemy coś zrobić? A, powinniśmy móc oddać chyba... mapę. Do ziomka z mapami. I tu możemy chyba zniecić ogień. Tak, i teraz możemy na piórku wzlecieć wyżej. Do tego mokiego, który był ukryty. Wolimy się... No, zrobilibyśmy upgrade polon, ale się opierdalamy. Niech Grom to zrobi sam. Wow. Doktor Disrespect trochę. W razie nie muszę mówić, że
piórko Kuro daje nam kolejny boost do mobilności przez to, że możemy zawisnąć w powietrzu na dłużej. Stoi na czterech i wpatruje łowczyni wrzasku. Ona chce zjeść mopki oraz naszą zupę z bagiennych małży. Okej, mogę przejść dzienki. Znaczy kolejka jest bardzo zupa. Po magiczny napój! To jest kolejka po magiczny napój! Przyprawy? Skąd ja mam przyprawy? Okej, nieważne. Dajemy mu przyprawy, które skądś miałem apparently. Czyli pikantna dupa. O! To była część fetch questu, dobra. Więc pewnie w Ostoi Baura będzie kolejna część tego. Good. Wow, fireball. Okay, czyli ta zupa rzuca fireballe, to jest ciekawe. Tu jest, tutaj nic nie ma. Myślałem, że to jest jakiś sekrecik. Jesteśmy w Ostoi Baura. Przynajmniej częściowo. Możemy tutaj tą kulę przyprowadzić. Chyba tu można ją, do tego ustrojstwa można ją doprowadzić. Więc spróbujmy. Ostrożnie. Fuck! Może być ciężko. Ajajaj, sparzyłem się. Ostrożnie, trzeba to żonglować jak piłką. Kula budyniu. Nie! Spokojnie. Teraz trzeba to w miarę precyzyjnie. Jest! Mamy to! Dzięki czemu odblokowaliśmy przejście do kamienia. Cool. Katalizator. Przekształcaj obrażenia zadawane podczas walki wręcz w energię. O, nice, to jest bardzo przydatne. Zamiast Rodeo, no jest w sumie bezużyteczne trochę, imo. Weźmy sobie katalizator. Tego nie możemy rozbić niestety. Ciepełko. Okay. Rozlewiska, to jest plan na dziś. Myślę, że to jest dobry plan. Nie chcę jakby za bardzo, jakby... Bo można teraz niby zrobić kawałek rzeczy w Ostoi Baura, kawałek tu, kawałek tam, ale... Na razie nie. Zresztą wydaje mi się, że można i tak w dowolnej kolejności te lokacje 4 ogrywać, więc... Każdego indywidualne doświadczenie z tą grą będzie się różnić w zależności od tego, jaką ścieżkę sobie obierze, co jest bardzo dobre, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Ori The Blind Forest w podobnej sytuacji było liniowe. Nie dało się przejść nigdzie dalej niż gra przewidziała. Żeby przejść do Valley of the Wind trzeba było mieć... umiejętności, które się dostawało już po pierwszym elemencie i tak dalej, wiecie. Nie dało się za bardzo nieliniowo podejść do sprawy. Tutaj mamy 4 różne ścieżki, które każdą możemy zacząć w dowolnej kolejności.
Ja tu w ogóle bezwiednie poszedłem w sumie, tak... Nie wiem nawet skąd ja wiedziałem, że to jest rzecz, ale... W sensie patrzyłem z twoją na mapę, ja to wiem, ale... Nie oddałem misji temu mapiarzowi, więc zaraz tam pójdziemy. Przemysław Mapiarz. I to... Grom. Tak, tak, tak. Piasek, piasek. I hate sand, coarse, rough, irritating and it gets everywhere. Domy czy wejście do jaskini? Chyba domy. Niech będą domy. Wejście do jaskini, wydaje mi się, że to nam i tak teraz nic nie da, bo potrzebujemy abilitki. Więcej domów oznacza więcej mokich. Yep. I więcej chatek do ograbienia, więc... Wisla, tak jest. O, tu przyszedł ten kij. Bezpieczne ziemia do ostatniego nasionka. Pierwsze drzewo, super. Daj nam jakąś nagrodę za to, chuju. Miało być 3 miliony mieszkań, są mieszkania za 3 miliony. Dobra, kapelusz to będzie fetch quest. Ty masz statystyki. Boże, boże, boże. Skocz. Tak. Tu już byliśmy. Tu się da wskoczyć, ale tu nic nie ma! Wislaut! Niesamowite. Ja się cieszę, że nic nie ma w miejscu, do którego bardzo się postarałem, żeby przyjść. Tutaj możemy trochę... zyskać. O, mok odważny. To jest ten... leżuwyjca. A? Nie rozumiem chyba. Przecież byłem tam. Tu byłem. Tu jest leżuwyjca. Gdzie moja odwaga niby ma zostać testowana? Już jestem ten. Już dojebany jestem. I'm stacked. Wszystko okej. Maksymalny poziom zdrowia został zwiększony. Good. A, mogliśmy się tu dostać w ten sposób. Łatwo w sumie. No nic. Kamień! Wyładowanie łuku. O Boże! Łuk. I sleep. Dobra, gdzie są domy dla moki, które mogę okraść? Jeden miał być przy ognisku. Yes! Dawaj kasę. Ale kasiora jest. Dobrze, nie mają już zbytku. Good. Uważam, że biorąc pod uwagę, że jestem zbawcą tej krainy, to zasługuję. Totally unbiased opinion. Na dole coś jest. I tutaj mam mały kurs przeszkód. I proszę bardzo, fragment ogniwa energii. No kurczę. Już warto było przywrócić te domy, bo trochę kasiory żeśmy zajebali mokim i... Przy okazji... Dostaliśmy również fragment energii. Co, że tak... Że tak oczopląsu dostaniecie pewnie zaraz, ale ja muszę... To jest duża mapa, ja chcę być pewien, że niczego nie przeoczyłem. O Boże, czkawkę mam! Na
A ver. Niektóre ścieżki nadal nie zostały oznaczone. Dobra. A Sylwio, straszne. Wydaje mi się, że za pierwszym razem jak byłem tutaj u gościa, to już miałem na tyle mapę wypełnioną, że był zadowolony. Ewidentnie teraz jest inaczej. Kolkę duszkiem. Dobra. Nie, już chyba mi przeszło. Jak mam być szczery. Tu są rozlewiska. Przejdziemy sobie od tej strony, bo tu przy okazji można się załapać na fragment energii. I sobie od razu to załatwimy. Ju! No szybka droga w dół. Prawie jak w Jump Kingu. P-Man. Hehe, Penisman. Żałciki. Mam nadzieję, że Ori w tej grze też dostaje umiejętność, która pozwala mu pływać bez marnowania tlenu. Przydałaby się, not gonna lie. Au! Bolało. Satysfakcjonujące jest używanie tej broni, tego młota. Git! O, ale chłop się nadział. 1, 2, 3. Tu. Ja chyba wiem, co trzeba zrobić. Trzeba przede wszystkim ziomka wybuchowego trzeba zrespić. Wydaje mi się, że jego trzeba odbić w tę ścianę. Nic takiego nie pomoże. Tu jest ten fragment! Wytyfy! To był tu schowany, ja jestem po prostu debilem. Well, it's fine, mamy go. Chyba, że jego przypadkiem odblokowałem jakoś. Niechcący nie zauważyłem tego. Też jest możliwe. Wszystko jest możliwe. You can do anything. Tutu Sonic Warrior. Ez? Jestem tak dobry w tę grę, że nie zauważam, jak robię rzeczy. To jest skill. Rozlewiska Luma mają bardzo ładny motyw. Ale mają też jedną zasadniczą wadę. Są wodnym etapem. Raczej nie miałem z rozlewiskami problemu, jak grałem po raz pierwszy, ale zobaczymy, czy to... O kurwa, nie mam powietrza! A to jest. Zobaczymy, czy haps, czy moja perspektywa się zmieni.
Fuck. Nie zdążę już tutaj. I'm dead. RIP. Proszę. Dziękuję. Ten młyn się rusza teraz. Co w związku z tym? Okej, end. Co to dla nas oznacza w praktyce? Chyba wiem co. Bo jest tej, o właśnie, jest tej taka dłuższa kłoda, dzięki której możemy zahaczyć się tu. Przejść do tego fragmentu mapy, dzięki czemu mamy więcej hajsu. Ej. Przeszybowaliśmy sobie do fragmentu rozlewisk i to chyba było to, co musieliśmy zrobić. Siła lasu upadła tutaj. Jakby obecność ochroniła rozlewiska przed zepsuciem. Good. Mamy bąbelki, na których możemy się odbijać. Folok podobno przybył na rozlewiska, jednak nie mogę go znaleźć, potrzebuję jego rady. Dobra. Let's find Quolok. Game. A gdzie więcej stoku? I earnestly don't know. Pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić najszybciej, jak się tylko da w rozlewiskach, to jest zdobyć tutejszą umiejętność. Ona tak pomaga! I mean, ten konkretny chroni, nie wiem czy reszta tak samo działa. Ona tak pomaga w przemierzaniu tej okolicy, wy nawet nie macie pojęcia. O kurwa. Wy nawet nie macie pojęcia. Dlaczego jestem altem inny? I mean, podoba mi się to, ale dlaczego? Nie, Boże, ja nie jestem nawet w ułamku tak chillowy jak inna. Nie, byczku. Czy jak go... A, ten su... A! Okej, dobra. Tak, jestem altem inny. Nie, jak zbiorę, to po prostu ten ognik się połączy z tym ognikiem, którego mam i będą silniejsze i będą mocniej chronić razem całą, jakby, ziemię. Tę ziemię. O! Więc to trzeba było zrobić, ku. I po co ja tu jestem? Po co ja tu przyszedłem? Tylko po to? Tu pewnie na górze coś się da zrobić. Wszystko, oh fuck. Wiem, co można zrobić z tymi bąbelkami, przypomniałem sobie. Jak się używa trzepotu, to można je przekierowywać, słuchajcie. Zresztą tutaj po prawej jest ściana, co do której można się przyczepić, więc... Pewnie trzeba poczekać po prostu na bąbelek. Na bąbelka trzeba poczekać. Najpierw mieliśmy chorą córkę, teraz mamy bąbelka. What a shit. Teraz czekamy i przeskoczymy zaraz na lewą stronę. Op, dobra. Wajchę. Nie no, ładna jest muzyka. Bardzo mi się podoba w rozlewiskach.
Tu mamy gorleską rudę. I nie wiem, czy się do niej dostaniemy teraz, czy później. Ale jak trochę poczekamy, to nic się nie stanie, zwłaszcza, że mówię, chciałbym najpierw mieć abilitki stąd. I wszystko poodblokowywać, wszystkie zagadki rozwiązać i tak dalej. No tak, zwłaszcza, że tutaj już jest jedna rzecz, mianowicie mamy takie... takich samonamierzających się... ziomków, których możemy przekierowywać w ten sposób. To pewnie też chyba będzie uderzyć, więc... tak, dzięki temu dostajemy bombelek. Au! Ojojoj. I tutaj gra nam daje tipa co do używania trzepotu. Jest! O to chodzi! Holy shit, więc tak to można zrobić. Yes! Co za skill. A, okej, okay. Widzę, co tu trzeba też zrobić. Trzeba posłać bąbelek w lewo. Tutaj podskoczyć, zjebać. Tutaj poczekać, aż przyleci i się odbić. Jest ten. To k... Podwodne kwiaty wycofują się pod najlżejszym dotykiem i skubnięciem. Okej. Okay. Do zapamiętania, to był tip. Mamy sieć, potrzebujemy sznurka albo sieci i tak to jest kolejna część tego fetch questu, kolejny NPC do tego. Przydałoby się trochę opuścić wody. Tutaj, ale tu w ogóle będzie trochę większa historia z tego co widzę. Jej! Na razie mamy rudę i jest ten koleś od map. Tylko jest w miejscu, gdzie nie mogę się do niego dostać. Szkoda. No tak, jak posmyramy te rzeczy, to one się wycofują, tak jak mówił ten tok. I dzięki temu upuszczamy wodę i mamy dostęp do studni. Prosta zagadka, łatwa, przyjemna. Jak na razie. To jest wprowadzenie do mechaniki i będzie więcej oczywiście, to nie muszę mówić. Ale gdzie jest Kuluk? Jeżeli on tu jest w ogóle. Tam na dole na pewno coś było, ale tak jak mówiłem, poczekamy na spokojnie, cierpliwie, nie ma co się spieszyć. Najpierw chcę abilitkę. A czuję, że ona jest blisko. Przy okazji mamy mini bossa tutejszego. A raczej taki mini gauntlet. O, ale ładnie odbite. Trochę zapomniałem, że mam tę umiejętność. Yeet! 2-1. Pięknie zarąbane. Cieszę się bardzo, że tutaj zrobili z walką coś więcej, naprawdę. Yeet.
Okej, okay, dobra. To tędy nie przejdę chyba. Chodźmy po lewo na razie, jeden. Będzie nam potrzebny jeden z tych ziomków. Pocelowane. Porobione. I co teraz? Dostajemy się na zewnątrz. A nie za bardzo jest się czego zaczepić, więc jeszcze przepłyniemy kawałek. Ja coś zabiłem? Tędy nie przepłyniemy na stówę, dobra. A to jest ważne o tyle, że niedaleko jest ten... O, skowana, darwisko wody! O tyle ważne, że tam niedaleko jest już cel naszej wędrówki. Nic, mało tlenu i to czuć. Wydaje mi się, że musimy tego gówniaka poprowadzić jeszcze tutaj, żeby zbił tego, bo... O, kwolok! Kwolok! Bruno Morka. Śniw, śniw. Która manga? Jaka manga? Harudg. Ej, ale ja mam ci to przekazanie od tego, od Mokiego. Mądrość. Dobra, już widzę po tytule, że nie znam. Liczę nasiono. Jej, mamy kolejny przedmiot do oddania ogrodnikowi. Fajnie, fajnie. Na pewno musimy... A, tu się pojawia! Przeciwnik, dzięki któremu możemy rozbić tego bąble na dole. Dzięki, gro. Bardzo wygodny. A, fuck. A, bo trzeba... Okej, dobra, widzę, co trzeba zrobić. Tak jest, dobra. Może nie konkretnie do końca to, ale zbliżone. Ważne, że skutek został osiągnięty, tak. Kolejny bombel. Keystone'y są. Trochę nie za wcześnie, jak mam być szczery. Najpierw chcę abilitkę. Potem dopiero mi keystone'y dawajcie. Keystone'y są pewnie, żebym mógł się dostać do abilitki. Fuck it, to game. Super. Dobra. Zgarniemy te keystone'y, boże. Zgarniemy pewnie abilitki. Zgarniemy pewnie gryprypy, ty! I to będzie koniec na dzisiaj. Hopla. Zamiast kamienie przytem karmienie. Aaaa. Potrzebuję tej tego fikoła. Fikoła potrzebuję. Dziękuję. Nie wiem, dlaczego mówię fikoła. Fuck me. Tu się chyba można przydostać jakoś. No. Może nie z tej strony? Chodź tu! Wow!
Jaki szybki. Okej, okay, dobra. Garem. Aż ciekawość jeszcze go wybija o tą lewą ścianę. Bez koma. Au. Biedny Ori. Tak nim telepie. O, to jest wyścig, ale to jest do realizacji dopiero później. Później zrobimy tego nitwę. Ona jest zresztą tu do aktywowania. I do jej zrobienia jestem niemalże pewien, że... Czy wcześniej... Czy szybciej teraz nie wydaje mi się, żeby to było problemem. Nie jest do zrobienia bez umiejętności, która jest do zdobycia na rozlewiskach. Która jest tutaj! Jest! Mamy to! Ależ ona jest przydatna w tej lokacji, jakby... Nic się nie chce robić bez niej, bo jak się ją dostaje... Wodny zryw! Możemy daszować pod wodą! Naciśnij pod wodą RB, by wykonać zryw lub zrób go przy powierzchni, by wybić się w powietrze. Wiecie, co to znaczy? Wiecie, co to znaczy? Teraz... Możemy robić coś takiego! Absolutnie fantastyczne. Możemy opierać się strumieniom rwącym. Naciskać guziki. Świetna jest to umiejętność. Bez niej naprawdę nie warto się męczyć tutaj. Przedmioty. Możemy dostawać po mordzie. A to moja ulubiona aktywność. Not gonna lie. Dobra, kreatywnie udało nam się przeskoczyć. Znowu możemy zrobić coś takiego. Nie pamiętam, czy to jest na czas, czy nie. Zaraz się okaże, I guess. Chyba jest na... Nie, nie jest na czas. Kazi chłop wyskoczył i nam sam utorował drogę. I teraz mam problem. Nie, no jest okej. Nie jest okej. Ajajaj. Co ja zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Tam był fragment energii. Jakieś dostan? Na górę dostanę. Takie szczere pytanie. A, tu jestem. Już widzę, jak dobra. Nic fajnego. Tędy. I tu. Chciałem się tepnąć do studni, ale widzę, że i tak idąc tędy pójdziemy do studni po prostu. Więc nie ma nawet sensu za bardzo. O, blisko był. Teraz go tu podprowadzę, gdzie on jest. Aj, trochę z wysoką para. Bo! No! Okej, dobra, damy radę. Fak, nie damy rady. Nie, damy, dobra. Damy ją. Kurkubito, no!
Trzeba razem z nim wyskoczyć, tak czuję. Hop! Przegapiłem go, nie mogę. Okej, okay. Daliśmy radę. Proszę, proszę, proszę. Sadie, please. Mam telefon od mamy. No halo. Dobrze, streamuję sobie. Dobra, już jestem. Zgarniemy jeszcze jednego power-upa, bo widziałem, że jest blisko, więc... Można ofensywnie wykorzystywać naszą nową umiejętność. Tak też zrobimy i to szybko, bo mogę nie mieć powietrza. Chociaż nie, bąbelki mi dają, okej. No tak, klasycznie bąbelki są ten, jak się je rozbije, to ta kieszonka powietrzna się robi i możemy z tego działać. Ale nie, oddajcie mi wodę z powrotem, halo! Jej potrzebuję. Dobra, nie no, damy radę teraz już na luzie. Tu jest zresztą ten. Maksymalny poziom zdrowia akurat na koniec. Mamy 11 jednostek energii, 11 jednostek życia. I super. Także co, to było, moi drodzy, na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się w przyszły czwartek, bo w niedzielę mnie nie ma. Także cóż. Grał dla was w wersji. Trzymaj się ciepło. Cześć.